Koncepcja wewnętrznego dziecka to koncepcja, która jest dosyć mocno eksploatowana w internecie, w podcastach, w artykułach, i to, co budzi sporo kontrowersji i irytacji u wielu, wielu ludzi, to zdania typu: zaopiekuj się swoim wewnętrznym dzieckiem, przytul swoje wewnętrzne dziecko, obejmij je i ulecz. Dlaczego to budzi irytację? Ponieważ. Słyszymy to, i nawet chcielibyśmy to zrobić, ale wiele osób nie ma pojęcia, jak to zrobić. A dla wielu też jest to taki koncept, który wydaje się być infantylny, taki dziecinny właśnie. Dorosły, mężczyzna 185 cm wzrostu. Słyszy, zaopiekuj się swoim wewnętrznym dzieckiem którego nie widzi, nie pamięta, nie ma z nim kontaktu, albo kobieta, która nauczyła się być dzielna, silna i dbać o innych, nagle słyszy, zajmij się sobą i zaopiekuj się sobą. Nie dziwię się, że może to budzić irytację, gdyż pewnie pod tą irytacją jest pewnego rodzaju bezradność. Wiemy, że potrzebujemy się sobą zaopiekować. Wiemy, że potrzebujemy nauczyć się dbać o siebie, ale po prostu nikt nas tego nie nauczył. Nie mamy wzorca. W związku z tym chcę Was zaprosić do tego, żeby opowiedzieć, co to jest za konstrukt, to wewnętrzne dziecko? Co to oznacza zaopiekować się nim w dorosłym życiu? I podam takie. Dwa moje ulubione sposoby na zajmowanie się wewnętrznym dzieckiem. Zostańcie ze mną. Koncepcja wewnętrznego dziecka jest w istocie pewnego rodzaju metaforą którą skonstruował m.in. Jung, i którą dosyć mocno eksploatowała analiza transakcyjna, i w niej tak naprawdę chyba najwięcej mówi się o wewnętrznym dziecku i też zajmuje się nim teoria schematów. Co to znaczy? To znaczy, że my w dorosłym życiu funkcjonujemy według pewnych schematów, których Nauczyliśmy się w dzieciństwie, czyli koncepcja wewnętrznego dziecka pozwala nam za pomocą słów wyrazić trudno uchwytne zjawisko, takie jak to, jak postrzegamy siebie samych, jak doświadczenia z przeszłości wpływają na teraźniejszość i dlaczego zachowujemy się w taki, a nie inny sposób jako dorośli. Choć chcielibyśmy czasami zachować się inaczej. Chodzi o to, że dzięki tej koncepcji możemy poszukać tego, co zostało zapisane w naszym ciele, co zostało zapisane w systemie nerwowym, jako schemat, którego sobie nie uświadamiamy. I to, co jest ważne, i co chciałabym powiedzieć, od razu na początku to to, że spotkanie ze swoim wewnętrznym dzieckiem, odkrycie go i zajęcie się nim nie oznacza, że my potem będziemy zawsze radośni, szczęśliwi i podskakujący, bo nie chodzi o to, żeby tak sobą pokierować, żeby no, właśnie być takim podskakującym dzieckiem, tylko chodzi o to, żeby zobaczyć, dlaczego reaguje tak, a nie inaczej, żeby spróbować zrozumieć to w kontekście historii własnego życia i uwaga, żeby móc podjąć decyzję o tym, że chce to zmienić. Zobaczmy to na przykładach. Na przykład, Maria. To kobieta, która ma 46 lat i mówi, że kiedy w pracy spotyka się z taką sytuacją, że ktoś podnosi na nią głos albo jest wobec niej złośliwy czy sarkastyczny, Maria mówi, że zapada się w sobie, tak jakby miała jakieś takie uczucie ściskania w klatce piersiowej. I jedyna reakcja, jaka przychodzi jej do głowy, to to, że ma ochotę się rozpłakać. Maria nawet mówi, że w takich sytuacjach właśnie czuje się jak dziecko i że bardzo by chciała zareagować inaczej, bardzo by chciała móc stanąć po swojej stronie, postawić granice, odpowiedzieć coś agresorowi, ale nie potrafi tego zrobić, mimo tego. Że była na kilku kursach z asertywności i uczyła się właśnie technik odpowiadania, to kiedy ta sytuacja pojawia się po raz kolejny w pracy, ona nie potrafi użyć tych słów, tak jakby jej mózg nie mógł sięgnąć po to, co nowe. I jeżeli chcielibyśmy zacząć pracować z Marią w kontekście właśnie spotkania, z jej wewnętrznym dzieckiem, to poszukałybyśmy razem historii tego schematu dziecięcego, który za tym stoi. I mogłoby to nas zaprowadzić do sytuacji, w których Maria przypomni sobie, że były takie sytuacje w domu, kiedy stała na środku pokoju, ojciec na nią wrzeszczał. Wyzywał, mówił, że jest beznadziejna. Ona stała i płakała, a im bardziej płakała, tym bardziej on wrzeszczał, i kazał jej się uspokoić. I groził tym, że jak nie przestanie płakać, to, to dostanie kolejne lanie, bo robi kłopot swoim płaczem. Uświadomienie sobie tego, że Maria tak miała. To jest pierwszy krok, do właśnie. Takiego popatrzenia z życzliwością na siebie, tego takiego elementu zrozumienia, że tak ma, bo ma to zapisane w ciele. Czyli jej dziecko wtedy było opuszczone przez dorosłych, innych dorosłych, mama nie stanęła po jej stronie, kiedy ojciec się na nią dar, a potrzebowała wsparcia. Niemniej jednak nie umiała zobaczyć, że można zareagować inaczej na to, co ojciec robi. W związku z tym, kiedy pracujemy z wewnętrznym dzieckiem, to szukamy z Marią pomysłu na to, czego mogło potrzebować to dziecko wtedy od dorosłego. I tu jest właśnie moment na to, żeby włączyć swojego Wewnętrznego, dorosłego, ponieważ w spotkaniu z wewnętrznym dzieckiem spotykamy się też z taką strukturą osobowości jak dorosły, który teraz może podjąć decyzję, jak można by się było zaopiekować tą dziewczynką. Tym małym dzieckiem, które stało przestraszone na środku pokoju, jak ojciec na niego wrzeszczał. I to sprawdzanie. Czego ja potrzebuję, to jest właśnie to, czego my się uczymy w dorosłym życiu. Być może Maria potrzebuje opieki. Być może Maria potrzebuje wsparcia, albo tego, żeby ktoś jej powiedział, że to była przemoc i to nie miało prawa się wydarzyć. Teraz, patrząc na ten swój schemat, w którym unika konfrontacji z agresją, może poszukać sobie sposobów na to jak inaczej zareagować ale to co jest kluczowe to to że Maria potrzebuje nauczyć się stawać po swojej stronie i takim wyjściem ze schematu może być chociażby to że kiedy po raz kolejny krzew będzie na nią krzyczał ona sobie samej będzie mówiła nie zgadzam się na to on nie ma prawa na mnie krzyczeć to mi się nie należy. To jest takie, wiecie, przyglądanie się temu z perspektywy dorosłego, czego potrzebowałoby to dziecko. Inny przykład to Piotr, lat 42, który w sytuacjach, kiedy się złości lub irytuje, zaczyna po prostu krzyczeć. Czyli jest po tej drugiej stronie. Złości się, irytuje Mówi okropne rzeczy do swoich najbliższych. I chcemy Piotra zaprosić do spotkania z jego wewnętrznym dzieckiem, czyli z jego schematem reagowania. Moglibyśmy cofnąć się z Piotrem do przeszłości i zobaczyć, że kiedy był mały, strasznie się bał, ponieważ jego rodzice bardzo późno wracali do domu. I oczekiwali od niego, że będzie robił różne rzeczy, w sensie będzie się opiekował rodzeństwem, będzie zajmował się domem. I kiedy się okazywało, że Piotr się nie wyrabiał, to po prostu wrzeszczał na swoje rodzeństwo, żeby szybciej się zbierali, żeby z nim współpracowali, żeby. Pomogli mu zająć się tym domem. Bo Piotr wiedział, że jeżeli tego nie zrobią, to jak rodzice wrócą, to on dostanie lanie. I teraz zobaczenie tego, że Piotr wyrobił sobie schemat krzyczenia w sytuacji napięcia i lęku na najbliższych, będzie punktem wyjścia do tego, żeby spróbować coś z tym zrobić. Zobaczcie, ja czasami słyszę taki zarzut, że jestem zbyt empatyczna albo zbyt wyrozumiała dla ludzi, którzy są agresywni, którzy są atakujący, ale jak nie być wyrozumiałym, jeśli cofniemy się do przeszłości, zobaczymy dziewięciolatka, który się po prostu strasznie boi, tego, że dostanie karę. W postaci lania, oczywiście. I ten dzieciak, jedyne, co umie uruchomić ze swojego strachu i niepokoju, to agresja, której nauczył się od swoich rodziców. Tylko jeżeli Piotr spotka się z tym małym dzieckiem i je zobaczy, będzie mógł zająć się swoim Lękiem i bezradnością, która mu się odbija w dorosłym życiu. To zrozumienie schematu, no i właśnie zrozumienie jego istoty, przyczyny, pozwoli mu się w ogóle zatrzymać. Będzie mógł zobaczyć, w jakich sytuacjach mu się ten schemat ujawnia, odnieść go do przeszłości. Zobaczyć, że jest to nieprawidłowy sposób radzenia sobie ze schematem, i z poziomu dorosłej osoby zmienić perspektywę. Co to znaczy zmienić perspektywę? To znaczy, że Piotr może zobaczyć, że nie musi się już bać, że w sytuacji, kiedy jest bezradny i pełen lęku, nie grozi mu bicie i może zacząć podejmować uwaga drobne kroki w kierunku zmiany schematów zachowań to co jest niezwykle ważne właśnie w tym co nazywamy z pracą z wewnętrznym dzieckiem to jest ta wrażliwość i wyrozumiałość ja to lubię powtarzać Cesarą Peyton, że chodzi o właśnie takie emocjonalne ciepło czyli Doświadczenie bycia przyjmowanym z czułością i serdecznością. To małe dziecko, ta Marysia i ten Piotruś, oni wtedy bardzo strasznie się bali. Byli opuszczeni, porzuceni przez dorosłych i wytworzyli nieprawidłowy schemat radzenia sobie ze swoim lękiem i napięciem. Potrzebują teraz. Czułości, delikatności, wrażliwości dorosłego, dorosłego, czyli siebie samego. Zobaczcie, że w pracy z wewnętrznym dzieckiem, ja jako psychoterapeuta lub trener mogę wam tylko towarzyszyć w tym przyjmowaniu siebie. Ale kluczowe jest to, żeby dorosły sam. Zobaczą siebie. Mówimy o tym ze Zbyszkiem, Rećko w rozmowie o trójkącie dramatycznym, ale to powtórzę, że taki film, który naprawdę przepięknie to oddaje, tą pracę z wewnętrznym dzieckiem, to jest bardzo stary film z Bruce'em Willisem, który się nazywa Dzieciak. To jest historia mężczyzny, który. W pewnym momencie podjął decyzję o tym, że przestanie płakać i przestanie być czuły i wrażliwy na kobiety i robi różne okropne rzeczy tym kobietom. I w pewnym momencie spotyka, no właśnie, siebie z przeszłości, spotyka swoje wewnętrzne dziecko. Zapewniam Was, że nikt, kto Zobaczy to spotkanie i zobaczy historię, która stoi za tym, dlaczego on przestał płakać. Nigdy nie rzuci w niego kamieniem. Właśnie o to chodzi w spotkaniu z wewnętrznym dzieckiem, w odkryciu w tej historii, która za tym stoi, żeby przestać oceniać to, co jest tu i teraz, a spróbować. Zobaczyć i usłyszeć to, co wydarzyło się w przyszłości. I to opiekowanie się swoim wewnętrznym dzieckiem to jest umiejętność takiego bycia po swojej stronie, ale jeszcze raz powtórzę: z czułością, wyrozumiałością i taką cierpliwością dla siebie. W tym filmie Bruce Willis, kiedy spotyka siebie z przeszłości, mówi do swojej partnerki: Zobacz, jaki on jest żałosny. A ona mówi do niego: Popatrz, jaki on jest bezradny i samotny i jak bardzo Ciebie potrzebuje. To spotkanie z wewnętrznym dzieckiem i Uczenie się dbania o siebie, to jest to odkłamywanie różnych rzeczy na swój temat, które słyszeliśmy. To współczucie do siebie i zrozumienie siebie pozwala na rezygnowanie z mechanizmów, które nam nie służą, a odkrywanie mnogości możliwości. Kiedy się jest takim wolnym od lęku, albo uwalniającym się od lęku, bo to uwalnianie się od lęku może być trudne. I takie dwa sposoby, którymi chciałabym się z Wami podzielić na właśnie to dbanie o swoje wewnętrzne dziecko, to pierwszy z nich to jest rezonowanie. To rezonowanie czasami może być używane czy tam zamieniane słowem dostrajanie. Tak naprawdę chodzi o to, że kiedy rezonujemy, to mamy takie poczucie, że druga osoba nas właśnie rozumie i patrzy na nas z, taką, z takim emocjonalnym ciepłem, z taką eh, emocjonalną szczodrością. Z takim, z takim przesłaniem widzę Cię i nie oceniam. Tak, to jest to widzę Cię, nazywam Cię po imieniu, widzę Cię takim, jakim jesteś i to, jakim jesteś, jest ok i jest możliwe do przyjęcia przeze mnie. To jest szalenie ważne w tym rezonowaniu do siebie, żeby samemu sobie pozwolić na. Przyjęcie siebie, no właśnie z tym lękiem, z tą bezradnością, z tym niepokojem, ale też oczywiście z radością, z pragnieniami, z marzeniami, z tym wszystkim, kim jesteśmy. I w tym rezonowaniu ważne jest to, co my sami do siebie mówimy. Czasami mm, moi pacjenci, ale też klienci. Uczestnicy szkoleń uważają, że to takie trochę śmieszne jest, kiedy mówię: Zacznij pisać różne dobre rzeczy do siebie o sobie, ponieważ to, w jaki sposób do siebie mówimy, długoterminowo buduje w nas poczucie stabilności i dobrostanu. I to naprawdę. Zmienia działanie naszego mózgu. Ten element rezonowania ze sobą samym i mówienia do siebie rzeczy, które będą nam dawały poczucie bezpieczeństwa, bycia ważnym i stabilnym to jest właśnie to, czego nie słyszało Twoje dziecko w dzieciństwie. To są te zdania, o których marzymy, albo marzyliśmy, żeby powiedzieli do nas nasi dorośli. Nasi rodzice, ale być może od nich ich nigdy nie usłyszymy. Więc twój wewnętrzny dorosły może zacząć rezonować z twoim wewnętrznym dzieckiem i mówić zdania typu: Dasz sobie radę, należy ci się, zasługujesz na miłość, jestem po twojej stronie, potrafisz zadbać o swoje bezpieczeństwo. Twoje wewnętrzne dziecko. Potrzebuje zbudowania czy przebudowania e, elementów Twojego mózgu w takim kierunku, żeby miało pewność, że współodczuwasz, czyli rozumiesz, co się z Tobą dzieje, potrafisz być po swojej stronie i potrafisz się sobą zaopiekować. Drugi element, e, który lubię i który wydaje mi się być, Dość łatwy, jeśli Wam nie, to napiszcie proszę w komentarzach. To jest doświadczenie takiej wspierającej więzi. To znaczy, że zaniedbane dziecko, takie opuszczone i pozostawione sobie, nie buduje relacji z innymi i mimo tego, że potem w dorosłym życiu mamy domy pełne. Pięknych sprzętów i pełne lodówki, to tak naprawdę funkcjonujemy jak głodne dzieci, takie wygłodzone właśnie brakiem więzi. I my bardzo potrzebujemy, dbając o swoje wewnętrzne dziecko, nauczyć się mówić, a nawet użyję słowa prosić, o kontakt. Także też o ten kontakt fizyczny, o dotyk, o przytulenie, o bliskość. Są takie badania, które e, pokazują jak ważna jest więź i takie poczucie, że ma się towarzysza, kiedy e, proszono ludzi o to, żeby ocenili, jak bardzo strome jest wzgórze, na które mają wejść. I podzielono ich na trzy grupy. Pierwsze były to pojedyncze osoby, które miały plecak, drugie miały towarzysza, co do którego wiedziały, że to jest osoba, która deklaruje wsparcie, i trzecie i będzie szła z nimi za rękę to ważne. I trzecie to grupa osób, które słyszały, że będzie bardzo trudno i że nie mają oczekiwać żadnej pomocy, jeśli stanie się coś złego. Jak się domyślacie, to samo wzgórze było oceniane jako najmniej strome przez osoby ze środkowej grupy, choć nachylenie wzgórza było to samo. Percepcja zmieniała się w zależności od tego, czy mieliśmy pewność, że ktoś jest obok, bo w towarzystwie innych osób takie centrum alarmowe w mózgu, czyli ciało migdałowate, po prostu się uspokaja. Kiedy my czujemy wsparcie, spada nam poziom kortyzolu i stresu, i nawet okazuje się, że mniej nam przeszkadza ból. Wszelkie zadania, które przed nami stawia życie, są po prostu łatwiejsze. E I okazuje się, że tak mamy skonstruowany mózg, na szczęście, e że nasz mózg zawsze będzie pamiętał, Wsparcie innych osób. Czyli, jeśli dbając o swoje wewnętrzne dziecko, nauczysz się prosić o wsparcie, prosić o bliskość, nauczysz się być w kontakcie, to Twój mózg będzie to pamiętał i Twoje wewnętrzne dziecko będzie się czuło odważniejsze, będzie miało więcej zaufania do siebie. Będzie miało więcej chęci do wychodzenia do świata. Podsumowując, chodzi o to, żeby zobaczyć nasze zachowania w teraźniejszości, jako pochodną tego, że nie mieliśmy wzorca jako dzieci, żeby reagować inaczej, ale że jeśli to zobaczymy i zaczniemy ćwiczyć nowy wzorzec. Różnego rodzaju zachowań. To to się nazywa opieka nad swoim wewnętrznym dzieckiem. I to powoduje, że wtedy jest nam po prostu łatwiej być z innymi, bo łatwiej nam dorastać do budowania bezpiecznych więzi. Dajcie znać w komentarzu, czy. To coś Wam rozjaśniło, czy coś was poruszyło. Czy chcielibyście, żebym coś jeszcze na ten temat powiedziała w przyszłości? Na koniec serdecznie Wam dziękuję, że jesteście, że mogę Wam towarzyszyć, i że to, co mówię i robię, jakoś wpływa na to, jak się zmieniacie. Za wszystkie komentarze. Serdecznie dziękuję, no ale przede wszystkim za Waszą obecność. Do usłyszenia za tydzień.